Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Dziś wycieczka. Wybraliśmy się pod Kalisz. Praktycznie, prawie że Kalisz. U Państwa Grzegorza i Ewy Hendrysiaków. To jest gospodarstwo sadownicze. Mamy tu jabłonie. Tu jest akurat gala, szniga, eee, No chyba taki tradycyjny już można powiedzieć sad. 3,20 na 90. Drzewka są w piątym roku po posadzeniu. Eee, przymrozki były. Widać gdzie niegdzie na jabłkach jakieś obrączki, eee, ale plon widać, że jest bardzo ładny. Eee, ale proszę Państwa, dzisiaj nie o jabłoniach. Mam nadzieję, że ten sad pokażemy jeszcze przed zbiorami. Natomiast to, co dzisiaj chcieliśmy pokazać, to grusze i czereśnie. Zapraszamy do tego odcinka. Proszę Państwa. 2019 rok. Rok sadzenia tej kwatery. Ale w sporej części jest to rok 2020. Dlaczego to jest konferencja Klon M202, już kiedyś o tym mówiliśmy, to jest gruszka, która jest dużo dłuższa. Pan Grzegorz mówi, że tak na rękę jakbyśmy położyli to gdzieś odtąd, no gdzieś dotąd by była. Taka przeciętna. Oczywiście tu dwukrotnie w sezonie stosuje się gibereliny, ale klon M202 jest, ma to do siebie, że jest i gładsza ta gruszka, jest zdecydowa, zdecydowanie mniej orodzawiona i jest dużo bardziej wydłużona. No i takie gruszki potem wyglądają... Identycznie jak te gruszki, które sprowadzamy z zachodu. Yy, dlaczego duża część w 2020 roku była dosadzana? No bo niestety, chociaż drzewka przyjechały z zagranicy i płaciło się no, ciężkie kwoty w Euraskach, no to zaraza ogniowa się pojawiła. No i trzeba było dużą część tych drzew natychmiast wyrywać. I dosadzać nowe. Na szczęście w przypadku tego sadu nie było problemu. Tutaj właściciele zgłosili reklamację, która była rozpatrzona bez apelacji, bez zastrzeżeń od razu. Nie zawsze tak się udaje. No ale wróćmy do samych gruszek. Drzewa prowadzone w sposób, który jest w tej chwili w Polsce najczęściej stosowany. 1,20 20, Między drzewami, dwa przewodniki i stół. Konferencja, jako królowa grusz, odmiana, która jest powszechnie rozpoznawana na całym świecie, nie ma problemu z jej sprzedażą i w naszych warunkach, bardzo uczciwie planująca, dająca dobre plony. Oczywiście, żeby te plony były dobrej jakości, no to trzeba się troszeczkę postarać. Podkładka. Line ma to do siebie jeszcze, że drzewka, owoce na tej podkładce w ogóle są bardzo gładkie. No ale aż za, ta skórka jest bardzo delikatna. Trzeba uważać, bo obcierają się nie tylko o liście, o drzewa, o drut, gruszka o gruszkę, ale również przy zbiorach. Trzeba zachować ostrożność, bo wychodzą odciski palców. Z tego względu będziemy tutaj polecali też Ferticus Zeo, czyli krzem z miedzią albo Silkal Max, czyli krzem z wapniem we wcześniejszym okresie. Ferticus Zeo z tego względu jest ważny w gruszkach, no bo tam jest miedź. Tej miedzi przypominam, tam jest raptem 20% tego co w normalnym zabiegu miedziowym, ale skuteczność 100%. Jest, Fertykul Zeo jest tak delikatny, bezpieczny dla drzew, że Włosi zalecają, żeby go stosować nawet w czasie kwitnienia. To jest dla nas bardzo ważny element w produkcji. No i krzem, który będzie nam usztywniał tkanki i spowoduje, że w czasie zbiorów te owoce będą dużo sztywniejsze, a w tej chwili w trakcie sezonu wegetacyjnego to usztywnienie tkanek spowoduje, że będą mniej chętnie zasiedlane przez mszyce. Oczywiście chodzi nam przede wszystkim o miodówkę. Pomimo przymrozków program giberelinowy no i gruszek jest chyba ilość taka idealna. Tutaj pokażemy jeszcze ten specyficzny kształt i ordzawienia, których w normalnym sezonie praktycznie w ogóle powinno nie być na klonie M202, ale w tym roku ze względu na te e, bardzo silne przymrozki, które były, ta gruszka w wielu przypadkach ma takie delikatne orzawienie, ale już widzimy, że ono się rozpływa, rozmywa i do zbioru nie będzie pewnie po tym śladu albo będzie to tylko takie symboliczne. Popatrzmy jeszcze z przybliżenia. I przejdziemy na Czereśnie, bo Czereśnie, ach, to dopiero Majstersztyk.